Muzyka towarzyszyła Mozartowi od pierwszych dni jego życia. Jego ojciec Leopold był skrzypkiem i kompozytorem. Pracował na dworze w austriackim Salzburgu. Uczył też muzyki. Wolfgang całymi dniami słuchał, jak ojciec i jego uczniowie doskonalą umiejętności muzyczne. To jest bardzo ważne. Ja też pamiętam z dzieciństwa, że stale otaczała mnie muzyka i radio i to mnie mocno ukształtowało. No, również książki i czasopisma, to też mnie mocno ukształtowało. Dobra, wracajmy. W 1759 roku, jako si jego siedmioletnia siostra Maria Anna, zaczęła pobierać od ojca lekcje nauki gry na fortepianie. Była bardzo zdolną uczennicą. Ćwiczyła całymi godzinami. Czyli siostra miała 7 lat. Wolfgang z wielką przyjemnością wsłuchiwał się w proste melodie w jej wykonaniu, a potem je nucił. Czasami zdarzało mu się siadywać przy klawesynie i naśladować siostrę. Leopold szybko zauważył, że jego syn ma niezwykły dar. Jako trzylatek wykazywał się niezwykłą pamięcią melodyczną i nadzwyczajnym wyczuciem rytmu, pomimo że nikt go nigdy niczego nie uczył. Leopold nigdy dotąd nie wziął pod swoje skrzydła tak młodego ucznia, ale postanowił spróbować. Zaczął uczyć Wolfganga gry na fortepianie, gdy ten skończył cztery lata. Już po kilku lekcjach stwierdził, że jego syn ma również inne, niezwykłe uzdolnienia. Okazało się, że Wolfgang słucha znacznie uważniej niż inne dzieci, a jego umysł i ciało całkowicie zanurzają się w muzyce. Dzięki tak pełnej koncentracji chłopiec uczył się zdecydowanie szybciej niż inne dzieci. Czy już słyszysz tu jakąś lekcję dla siebie? Gdy miał pięć lat, podkradł dość skomplikowane ćwiczenie, które ojciec przygotował dla Marii Anny. Po 30 minutach umiał je wykonać bez żadnego trudu. Słyszał wcześniej, jak Maria Anna wykonuje ten utwór i dobrze go zapamiętał, a gdy tylko zobaczył nuty, od razu potrafił go zagrać. To niesamowite skupienie wynikało z czegoś, co Leopold dostrzegł u syna na samym początku, a mianowicie z jego wielkiej miłości do muzyki. Na widok nowego, ambitnego utworu w jego oczach coś nagle rozbłyskiwało. Wolfgang potrafił siedzieć nad takimi nutami dniami i nocami, pracując wytrwale nad włączeniem utworu do swojego repertuaru. Rodzice musieli go zmuszać, aby wieczorem odrywał się od klawiatury i. Układł się spać. Czy to też może z czegoś znasz? Hm. W miarę upływu lat jego zamiłowanie do ćwiczeń tylko rosło. Gdy miał okazję bawić się z innymi dziećmi, zawsze znajdował sposób, aby do nawet najprostszej gry wprowadzić element muzyczny. Najlepiej jednak bawił się wtedy, gdy mógł tworzyć improwizację na temat jednego ze znanych sobie utworów, gdy wprowadzał do niego coś od siebie, coś uroczego i twórczego. Od najmłodszych lat Wolfgang był nadzwyczaj emocjonalnym i wrażliwym dzieckiem. Jego nastroje szybko się zmieniały. W jednej chwili mocno się irytował, a po chwili zaczynał się rozczulać. Na jego twarzy widniało wieczne uczucie niepokoju, które znikało tylko wtedy, gdy siadał do fortepianu. Przy klawiaturze instrumentu czuł się w swoim żywiole. Mógł się całkowicie zatracić w muzyce. W 1762 roku, a więc miał 6 lat, słuchając wspólnej gry obojga swoich dzieci, Leopold Mozart wpadł na pewien pomysł. Maria Anna miała niezwykły talent muzyczny, a Wolfgang był prawdziwym, cudownym dzieckiem. Razem tworzyli niezwykły duet. Mieli naturalny dar, a Wolfgang wykazywał dodatkowo niewątpliwy talent estradowy. Jako nadworny muzyk Leopold zarabiał bardzo umiarkowanie, a tymczasem dzięki talentowi swoich dzieci mógł zbić prawdziwą fortunę. Zastanowił się nad tym, po czym postanowił zabrać rodzinę w tournée po stolicach Europy. Miał zamiar grać na dworach królewskich oraz przed szerszą publicznością i pobierać opłaty za możliwość udziału w tych występach. Aby dodatkowo uatrakcyjnić tę rozrywkę, przebierał swoje dzieci. Maria Anna występowała w stroju księżniczki, a Wolfgang jako dworski minister w peruce, bogato zdobionym płaszczu i z mieczem u boku. Pierwszy przystanek zrobili w Wiedniu, gdzie dzieci oczarowały austriacką parę cesarską. Przez miesiąc zabawili w Paryżu, grając dla Dworu Królewskiego. Zachwycony król Ludwik XV wziął nawet małego Wolfganga na kolana. Dalej udali się do Londynu, gdzie zostali przez ponad rok. Występowali tam przed bardzo zróżnicowaną publicznością. Widok dwójki dzieci w przebraniach zachwycał słuchaczy, jeszcze bardziej zdumiewał ich jednak talent muzyczny Wolfganga. Chłopiec pod kierunkiem ojca prezentował podczas występów przeróżne sztuczki ku uciesze tłumu. Na przykład grał menueta na klawiaturze zakrytej płótnem, używając tylko jednego palca. Wygrywał bez przygotowania najnowszy utwór znanego kompozytora. Przedstawiał własne kompozycje. Nawet najprostsza sonata stworzona przez siedmiolatka robiła na słuchaczach ogromne wrażenie. Największe zdumienie budziło jednak to, że Wolfgang potrafił grać, z niesamowitą szybkością. Jego malutkie palce po prostu fruwały po klawiaturze. W trakcie trwania tournée wyraźnie zarysował się pewien zabawny schemat. Otóż, gdy rodzina przyjmowała zaproszenie na zwiedzanie, wycieczkę na wieś albo wieczorek towarzyski, Wolfgang znajdował wymówkę, aby jej w tych zajęciach nie towarzyszyć. Udawał chorobę albo narzekał na skrajne wyczerpanie. A zaoszczędzony czas poświęcał na. Zgadnij muzykowanie. Najczęściej sięgał po tę sztuczkę, gdy chciał nawiązać kontakt ze znanym kompozytorem rezydującym przy danym dworze. W Londynie zdobył sobie względny, względy wielkiego Jana Christiana Bacha, syna Jana Sebastiana. Gdy rodzina otrzymała zaproszenie na wycieczkę, Wolfgang zrezygnował z niej przytaczając bardzo dobrą skądinąd wymówkę, powiedział, że już umówił się z Bachem na lekcję kompozycji. W ten sposób odbierał od wybitnych kompozytorów lekcje, na jakie żadne inne dziecko nie mogłoby nigdy liczyć. Niektórzy twierdzili, że przez takie wąskie ukierunkowanie marnuje sobie dzieciństwo, ale Wolfgang kochał muzykę i związane z nią wyzwania. Z realizacji swojej pasji czerpał większą przyjemność niż mogłoby mu dostarczać jakakolwiek inna dziecięca rozrywka czy zabawa. Turneja okazało się wielkim sukcesem finansowym, ale o mało nie zakończyło się tragicznie. W 1766 roku w Holandii, już w drodze powrotnej do domu, Wolfgang nagle zachorował, dostał wysokiej gorączki, zaczął szybko chudnąć i raz po raz tracił i odzyskiwał świadomość. W pewnym momencie wydawało się, że za chwilę zabierze go śmierć. Jakimś cudem gorączka jednak minęła i w ciągu kilku kolejnych miesięcy chłopiec wrócił do zdrowia. Choroba bardzo go jednak odmieniła. Pogrążył się w stanie melancholii. Ciągle dręczyła go myśl, że mógł umrzeć tak młodo. Rodzina Mozarta zdążyła się już uzależnić od środków, które zarabiała na dzieciach. Tymczasem lata mijały i zaproszeń spływało coraz mniej. Efekt nowości zniknął. No, i same dzieci rosły i traciły swój młodzieńczy urok. Szukając nowego sposobu zarobkowania, Leopold wpadł na kolejny pomysł. Ponieważ jego syn wyrastał na poważnego kompozytora, zdolnego tworzyć przeróżne gatunki muzyczne, wystarczyło znaleźć dla niego stabilne stanowisko nadwornego kompozytora i czerpać dochody z honorariów za koncerty oraz symfonie. Aby zrealizować ten plan, Ojciec i syn wyruszyli w 1770 roku w szereg podróży po Włoszech, które wówczas stanowiły główny ośrodek życia muzycznego Europy. Podróż przebiegała bardzo dobrze. Wolfgang oczarowywał sobą po kolei wszystkie najważniejsze włoskie dwory. Jego symfonie i koncerty spotykały się z dużym uznaniem. Zważywszy na nastoletni wiek kompozytora, robiły na słuchaczach duże wrażenie. Wolfgang miał po raz kolejny okazję nawiązać kontakty ze słynnymi kompozytorami tamtych czasów, dzięki czemu dodatkowo pogłębiał wiedzę zdobytą podczas poprzednich podróży. Poza tym odkrył też swoją największą muzyczną pasję, a mianowicie operę. Już jako dziecko miał poczucie, że jego przeznaczeniem jest komponowanie wielkich oper. We Włoszech miał okazję oglądać najwybitniejsze przedstawienia. I dzięki temu lo, lepiej zrozumiał źródło swojej fascynacji. Tak naprawdę fascynowało go przełożenie dramatycznych aspektów fabuły na muzykę niemal nieograniczone możliwości ludzkiego głosu w zakresie wyrażania emocji oraz ogólna widowiskowość całego takiego spektaklu. Zawsze pociągały go przeróżne formy teatru. Tymczasem okazało się, że co prawda jako postać budził żywe zainteresowanie, a podróż stanowiła dla niego źródło wielkiej inspiracji. Jednak minęły blisko trzy lata, odkąd jeździł po różnych włoskich dworach, a jakoś nikt nie chciał mu zaproponować stanowiska czy honorarium godnego jego talentu. W 1773 roku ojciec i syn wrócili więc do Salzburga. Po trudnych negocjacjach z rezydującym tam arcybiskupem, Leopold zdołał w końcu zdobyć dla syna dość intratne stanowisko nadwornego muzyka i kompozytora. Z pozoru wydawało się, że to doskonały układ. Nie trzeba się będzie martwić o pieniądze, a Wolfgang będzie miał dużo czasu na komponowanie. Jednak niemal od samego początku Wolfgang czuł się tam niekomfortowo. Nie na swoim miejscu. No, widzicie, w korporacjach. Niełatwo bywa, prawda? Znaczną część swoich młodzieńczych lat spędzał na podróżach po Europie. Pracował z najwybitniejszymi muzykami i słuchał najwspanialszych zespołów orkiestrowych. Tymczasem teraz został skazany na życie w prowincjonalnym Salzburgu, mieście pozbawionym tradycji teatralnych czy operowych, zdala od głównych ośrodków muzycznych kontynentu. Jeszcze większy problem stanowiła wzbierająca w nim frustracja kompozytorska. Odkąd pamiętał, w jego głowie pobrzmiewała muzyka, zawsze jednak skomponowana przez innych ludzi. Wolfgang zdawał sobie sprawę z tego, że jego własne utwory to jedynie błyskotliwe imitacje czy adaptacje cudzych kompozycji. Był jak młoda roślina, która niczym składniki odżywcze ze środowiska, biernie wchłania przeróżne, wyuczone i opanowane do perfekcji style muzyczne. Gdzieś w swoim wnętrzu Wolfgang czuł potrzebę bardziej aktywnego działania, pragnienie tworzenia własnej muzyki, która wreszcie niczego by nie naśladowała. Zapuścił już korzenie w dostatecznie bogatą glebę. W okresie dorastania musiał się mierzyć z przeróżnymi, potężnymi, ale sprzecznymi emocjona, emocjami, euforią i depresją, z pragnieniami erotycznymi. Niczego nie pragnął tak bardzo, jak wyrażać te uczucia poprzez muzykę. Niemalże podświadomie zaczął eksperymentować. Napisał kilka spokojnych utworów na kwartet smyczkowy. Były to długie i rozwlekłe kompozycje wyrażające całą mieszaninę nastrojów, w tym silny niepokój wyrażający się w potężnych kreszczędach. Gdy Wolfgang pokazał te utwory ojcu, ten był przerażony. Aby zapewnić rodzinie utrzymanie, Wolfgang musiał komponować dla dworu miłe dla ucha melodie, zachwycać ludzi i wywoływać uśmiech na ich twarzach. Gdyby dworzanie bądź arcybisku usłyszeli te nowe kompozycje, zapewne uznaliby, że Wolfgang postradał zmysły. Poza tym utwory były tak skomplikowane, że salzburcy muzycy nie mogli ich wykonywać. Leopold błagał syna, aby przestał się zajmować tak dziwną muzyką, a przynajmniej, aby wstrzymał się z tym do czasu, gdy znajdzie sobie inne stanowisko. Wolfgang uległ tym prośbom, ale z czasem pogrążał się w coraz większej depresji. Czuł się przymuszony do pisania beznadziejnie jałowej i konwencjonalnej muzyki, która w żaden sposób nie wyrażała wszystkiego tego, co działo się w jego wnętrzu. Konto komponował coraz mniej. Występował rzadziej. Po raz pierwszy w swoim życiu tracił miłość do muzyki jako takiej. Czuł się jak w więzieniu. Stawał się coraz bardziej nerwowy. Słuchając arii operowych, które przypominały mu o tym, jaką muzykę mógłby komponować, pogrążał się w głębokim smutku. Nieustannie kłócił się z ojcem, raz po raz wpadając w gniew lub błagając o wybaczenie mu nieposłuszeństwa. Stopniowo godził się ze swoim losem. Spodziewał się, że umrze w Salzburgu w młodym wieku, a świat nigdy nie pozna muzyki, która gra w jego wnętrzu. W 1781 roku arcybiskup zaprosił Wolfganga, by ten towarzyszył mu podczas wyjazdu do Wiednia. Hierarcha planował pochwalić się tam talentami muzycznymi swojego nadwornego muzyka. Na miejscu Wolfgang dobitnie uświadomił sobie, jaki status przysługuje mu jako poddanemu dworu arcybiskupa. Ten wydawał mu polecenia, jak gdyby miał do czynienia z jednym ze swoich przybocznych, ze zwykłym służącym. Cała ta gorycz, którą Wolfgang tłumił w sobie przez ostatnich 7 lat, nagle dała o sobie dobitnie znać. Miał 25 lat i marnował cenny czas. Ojciec i arcybiskup skutecznie uniemożliwiali mu działanie. Wolfgang kochał ojca i zależało mu na emocjonalnym wsparciu ze strony rodziny, ale nie mógł już dłużej znosić takiego traktowania. Gdy nadszedł czas z powrotu do Salzburga, zrobił rzecz nie do pomyślenia. Odmówił wyjazdu. Poprosił o zwolnienie go z zajmowanego stanowiska. Arcybiskup odniósł się do niego z najwyższą pogardą, ale w końcu ustąpił. Ojciec stanął po stronie kościelnego hierarchy i nakazał synowi powrót, obiecując, że wszystko mu wybaczy. Wolfgang nie zamierzał jednak zmieniać decyzji. Został w Wiedniu. Jak się później okazało, już na zawsze. Pożegnanie z korporacją, prawda? Przepaści w relacjach z ojcem nie udało się zasypać, co Wolfgang dotkliwie przeżywał. Wyczuwał jednak, że pozostawało mu niewiele czasu, a tak wiele chciał zrobić. Rzucił się więc w wir muzycznej pracy z intensywnością jeszcze większą niż w okresie dzieciństwa. Jego talent eksplodował z siłą bezprecedensową w skali całej historii muzyki, zupełnie jak gdyby wszystkie te pomysły zbyt długo kłębiły się w jego głowie. Dwudziestoletni okres terminowania dobrze go do tego przygotował. Wolfgang miał doskonałą pamięć. Jego umysł zgromadził całą masę zasłyszanych przez lata harmonii i melodii. Potrafił myśleć nie przez pryzmat nut czy akordów, ale całych muzycznych bloków, które spisywał tak szybko, jak szybko rozbrzmiewały one w jego głowie. Komponował w tempie absolutnie zadziwiającym. Na przykład w noc przed praską premierą opery Don Giovanni, Mozart poszedł się napić. Przyjaciele przypomnieli mu, że nie napisał jeszcze uwertury. Kompozytor pospieszył więc do domu. Żona śpiewała mu, żeby nie zasnął, a on w ciągu zaledwie kilku godzin skomponował swoją najpopularniejszą, niezwykle udaną uwerturę. Na szczególną uwagę zasługuje to, że przez te wszystkie lata nauki kompozycji w zakresie przeróżnych gatunków, Wolfgang Amadeusz Mozart nie miał okazji wykorzystywać zdobytej wiedzy do wyrażania swoich nowych pomysłów. Do przekraczania granic, a nawet trwałego przeobrażania pewnych konwencji muzycznych. Ponieważ wszystko się w nim gotowało, szukał sposobu na komponowanie muzyki potężnej i ekspresyjnej, a nie tylko miłej dla ucha. W tamtym okresie koncerty i symfonie fortepianowe zaliczały się do gatunków raczej lekkich i frywolnych. Stosowano w nich proste zabiegi muzyczne i wykonywały je niewielkie orkiestry. Liczyła się przede wszystkim melodia. Mozart całkowicie zrewolucjonizował założenia tych form. Pisał utwory na duże orkiestry, rozwijając w szczególności sekcję skrzypiec. Taka orkiestra dysponowała zupełnie nieznanym dotychczas brzmieniem. Mozart rozbudował strukturę utworów, dalece wykraczając poza przyjęte konwencje. W początkowych fragmentach budował napięcie i dysonanse, które potem powoli narastały, aby następnie doprowadzić do potężnego i dramatycznego finału. Jego kompozycje skutecznie wyrażały strach, smutek, złe przeczucia, gniew, fascynację i ekstazę. Niesamowite, wielowymiarowe brzmienie urzekało publiczność. Droga powrotu do dawnych, powszechnych, lekkich, czczych form muzyki dworskiej została niemal całkowicie zamknięta. Oblicze europejskiej muzyki zmieniło się bezpowrotnie. Te innowacje nie powstały bynajmniej pod wpływem świadomego pragnienia prowokowania czy przeprowadzenia rewolucji. Druch, duch transformacyjny Mozarta objawił się jako coś całkowicie naturalnego, niepodlegającego jego kontroli. Niczym pszczoła produkująca wosk. Mozart dysponował niesamowitym zmysłem muzycznym i po prostu nie potrafił nic poradzić na to, że wnosi coś od siebie do gatunków, z którymi pracuje. W 1786 roku kompozytor trafił na wersję historii Don Juana, która niezwykle go zainteresowała. Bardzo szybko zaczął się utożsamiać z opowieścią o wielkim uwodzicielu. Podzielał jego obsesyjne pragnienie i miłość do kobiet, odczuwał podobną niechęć wobec autorytetów. Co jednak najważniejsze, jako kompozytor potrafił jak nikt uwodzić swoją publiczność. Ponadto uważał, że muzyka, dzięki niesamowitej zdolności do rozbudzania w ludziach emocji, stanowi najwyższą formę uwodzenia. Na podstawie tej historii stworzył więc operę, w której mógł wyrazić wszystkie te przekonania. Rok później rozpoczął pracę nad utworem Don Giovanni, czyli Don Juan po włosku. Aby naprawdę tchnąć w nią życie, po raz kolejny odwołał się do swojego transformacyjnego potencjału. Tym razem wziął na warsztat formy operowe. W tamtym okresie opery miały raczej statyczny, schematyczny charakter. Składały się z recytatyw, czyli dialogów wypowiadanych przy akompaniamencie synu, wprowadzających widza w treść akcji, arii, utworów śpiewanych, w których aktor odnosił się do treści recytatywy, oraz fragmentów choralnych, wykonywanych przez większą grupę śpiewaków. W operze Mozarta wszystko to zlewało się w jedną całość. Postać Don Giovanniego kreowały nie tylko słowa, ale również muzyka, która towarzyszyła występom uwodziciela na scenie. Drżące skrzyp... skrzypcowe tremolo miało wyrażać jego nerwową, zmysłową energię. Utwór płynął w dość szybkim, niemal niespokojnym tempie, zupełnie niespotykanym w dotychczasowych przedstawieniach teatralnych. Aby nadać muzyce jeszcze większą ekspresyjność, Mozart wprowadził do swojego utworu poruszające Niezwykle nastrojowe fragmenty, w których kilka postaci śpiewa jednocześnie, niekiedy zagłuszając się nawzajem. Poszczególne głosy występują w kontrapunkcie do siebie, przez co opera nabiera niesamowitego charakteru. Od początku aż do samego końca, operę Don Giovanni przesyca demoniczna obecność wielkiego uwodziciela. Pomimo potępienia ze strony wszystkich innych postaci. Nie sposób go nie podziwiać, choć uparcie nie chce się zmienić. Świat się nawet śmieje się nawet w drodze do piekieł i odmawia podporządkowania się komukolwiek. Była to opera, jakiej świat wcześniej nie widział, zarówno jeśli chodzi o fabułę, jak i o prawę muzyczną. Niewykluczone, że utwór powstał wręcz nieco za wcześnie. Wielu narzekało na muzykę, której źle się słucha, na zbyt gwałtowne tempo. Oraz niepokojącą wymowę moralną treści. Mozart pracował dalej w szaleńczym tempie, aż opadł z sił i zmarł w wieku 35 lat w 1791 roku, na dwa miesiące przed premierą swojej ostatniej opery, czyli czarodziejskiego fletu. W ciągu kilku lat po jego śmierci publiczność przywykła do radykalnego brzmienia jego dzieł a Don Giovanni stał się wkrótce jedną z pięciu najczęściej wystawianych oper w historii. Tyle na razie historii Mozarta, innej, prawda, niż ta, którą znaliście. Przy okazji, jeśli zainteresowała Cię ta postać, to kolejnie ko koniecznie obejrzyj genialny film Milosza Formana Amadeusz, um, który ma już swoje lata, ale jest absolutnie ponadczasowy i może nie jest wiernym historycznym obrazem biograficznym na temat Mozart'a, ale świetnie pokazuje, jaki on był, na czym polegał jego geniusz, jak wyglądały czasy, w których tworzył. Absolutnie kapitalny Oscarowy film. Jeśli nie znasz go, to jest to świetny pomysł na wieczór, na przykład gdzieś tam, nie tylko samemu. Dobrze. Idźmy dalej do tego, o czym pisze teraz Robert Green, bo to jest na podstawie tej historii bardzo ważny przekaz dla nas o tym, co się działo w życiu Wolfganga Amadeusza. Klucze do biegłości, pisze dalej. Zastanawiając się uważniej nad własnym dzieciństwem, nie tyle nad wspomnieniami z tego okresu, ile nad konkretnymi uczuciami, których wtedy doznawaliśmy, dojdziemy do wniosku, że w tamtym okresie doświadczaliśmy świata zupełnie inaczej. Czy też masz takie przekonanie? Bo. Ja coraz częściej. Nasz umysł zachowywał pełną otwartość, przyjmował przeróżne zaskakujące i oryginalne pomysły. Zdumiewały nas rzeczy, które teraz wydają się oczywiste: rzeczy tak proste jak nocne niebo czy własne odbicie w lustrze. W głowie roiło nam się od pytań na temat otaczającego nas świata. Dopóki nie opanowaliśmy mowy, myślenie odbywało się na poziomie prewerbalnym, co oznacza, że myśleliśmy obrazami. I odczuciami. Podczas wizyty w cyrku, udziału w wydarzeniu sportowym albo oglądaniu filmu, nasze oczy i uszy z zapałem chłonęły przeróżne, docierające do nas bodźce. Kolory wydawały się bardziej żywe. Ze wszystkiego chcieliśmy robić gry, chcieliśmy się bawić własną rzeczywistością. Czy to nie jest tak u Ciebie również, że te wspomnienia z dzieciństwa były tak intensywne, prawda? Takie, których tej intensywności dzisiaj no, tru, próżno szukać, trudno odtworzyć. Stan ten moglibyśmy nazwać umysłem pierwotnym. Taki umysł patrzył na świat w sposób bardziej bezpośredni, a nie przez pryzmat słów czy koncepcji pochodzenia zewnętrznego. Był bardziej elastyczny i chętniej przyjmował nowe informacje. Wracając myślami do tego umysłu pierwotnego, nie sposób uwolnić się od tęsknoty za intensywnością. Tamtych doświadczeń. No właśnie, ja ewidentnie czuję tę tęsknotę. Z biegiem lat siła tamtych doznań nieuchronnie maleje. Zaczynamy patrzeć na świat przez okulary słów i opinii. Nasze wcześniejsze doświadczenia nakładają się na te obecne i rzutują na ich postrzeganie. Przestajemy odbierać rzeczy takimi, jakimi są. Przestajemy dostrzegać szczegóły. I zastanawiać się nad przyczynami pewnych zjawisk. Nasz umysł stopniowo sztywnieje. Zaczynamy podchodzić do świata bardziej defensywnie, ponieważ stanowi on dla nas pewnego rodzaju stałą. Denerwujemy się, gdy ktoś lub coś podważa nasze przekonania bądź założenia. Ten drugi stan, nazwijmy więc umysłem konwencjonalnym. Ponieważ musimy zarabiać na życie i odczuwamy potrzebę podporządkowania się normom społecznym, stopniowo wpychamy nasz umysł w coraz węższe i węższe ramy. Niektórzy ludzie próbują od czasu do czasu podtrzymać w sobie ducha dzieciństwa, grają w tym celu w różne gry lub biorą udział w formach aktywności, jakie pozwalają uwolnić się od ograniczeń umysłu konwencjonalnego. Czasami dziecko odnajdujemy w sobie także podczas wyjazdów zagranicznych, gdy trudno oczekiwać, że wszystko wokół będzie znajome. Różne nietypowe i nowe dla nas zjawiska potrafią nas wtedy zadziwiać. Ponieważ jednak nasz umysł nie do końca się w to wszystko angażuje, gdyż tego typu doświadczenia mają jedynie krótkotrwały charakter, w sensie bardziej ogólnym trudno je uznać za zadowalające. Nie mają one oddziaływania kreatywnego. Mistrzowie oraz ludzie wykazujący się wysokim poziomem energii kreatywnej potrafią w wystarczającym stopniu podsycać w sobie ten dziecięcy płomień, nawet pomimo nacisków i oczekiwań dorosłości. Podejście takie przejawia się w ich pracy i w sposobie myślenia. Dzieci są naturalnie kreatywne, potrafią same z siebie przeobrażać otaczającą je rzeczywistość i zaskakiwać nas zupełnie nowatorskimi stwierdzeniami czy działaniami. Naturalna kreatywność dziecka ma jednak swoje granice. Nie może bowiem prowadzić do odkryć ani też powstania wynalazków czy ważnych dzieł sztuki. Mistrzowie potrafią nie tylko podtrzymać ducha umysłu pierwotnego, ale też wzbogacają go poprzez kolejne lata terminowania i poprzez uważną refleksję nad różnymi problemami i pomysłami. Tylko w ten sposób można osiągnąć wysoki poziom kreatywności. Mistrzowie dysponują rozległą wiedzą w danej dziedzinie, a mimo tego ich umysł pozostaje otwarty na alternatywne spojrzenia i podejścia do problemów. Potrafią zadawać różnego rodzaju proste pytania, o których większość ludzi w ogóle nie myśli. Jednocześnie jednak wykazują się dyscypliną i potrafią doprowadzić swoje poszukiwania do końca. Zachowują dziecięcą fascynację swoją domeną, a w pracy potrafią odnaleźć pierwiastek zabawy. Dzięki temu, nawet po wielu godzinach ciężkiej pracy, wykonują ją z entuzjazmem i przyjemnością. Podobnie jak dzieci, potrafią myśleć w kategoriach pozawerbalnych wizualnie, przestrzennie, intuicyjnie. Mają też szeroki dostęp do prewerbalnych i podświadomych form aktywności intelektualnej. Wszystko to może stać się źródłem ich zaskakujących pomysłów i dzieł. Niektórzy ludzie zachowują dziecięcego ducha i spontaniczność, ale ich energia kreatywna ulega rozproszeniu w tysiącu różnych kierunków. To jest druga ważna sprawa. Takim ludziom brakuje cierpliwości i dyscypliny niezbędnych, aby przetrwać długi okres terminowania. Inni z powodzeniem gromadzą wiedzę i zostają ekspertami w danej dziedzinie, nie wykazują się jednak dostateczną elastycznością, w wyniku czego nigdy nie wykraczają poza ramy konwencji. I nigdy nie wykazują się prawdziwą kreatywnością. Mistrzom udaje się połączyć oba te elementy dyscyplinę i dziecięcego ducha. W ten sposób rodzi się stan, który będziemy nazywać umysłem wielowymiarowym. Taki umysł nie podlega ograniczeniom, jakie narzucają wąskie ramy doświadczenia bądź nawyki. Potrafi wybiec w dowolnym kierunku i nawiązać głęboki kontakt z rzeczywistością. Patrzy na świat bardziej wielowymiarowo. Umysł konwencjonalny pozostaje bierny, ogranicza się do przyswajania informacji i zwraca je w znanych sobie formach. Umysł wielowymiarowy cechuje natomiast aktywność, która przejawia się w nadawaniu wszelkim przyswojonym treściom nowego i oryginalnego oblicza. Taki umysł nie konsumuje, lecz tworzy. Trudno powiedzieć, w jaki sposób Mistrzom udaje się to, z czym tak wielu sobie nie radzi. Dlaczego mogą gromadzić nowe fakty i nową wiedzę, nie tracąc owego dziecięcego ducha? Być może nie potrafią rozstać się z okresem dzieciństwa, a być może w pewnym momencie, mocą intuicji, wyczuli, że warto podsycać w sobie tego dziecięcego ducha i wykorzystywać go w swojej pracy. Tak czy owak, osiągnięcie stanu umysłu wielowymiarowego nigdy nie jest proste. Nastawienie typowe dla okresu dziecięcego często ulega utajnieniu w fazie terminowania, kiedy to mistrzowie cierpliwie zgłębiają tajniki swojej dziedziny, a powraca dopiero wtedy, gdy zapewniają sobie swobodę i możliwości w zakresie aktywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy, kiedy się już nauczą, prawda? Przejdą te swoje 10 tysięcy godzin i stają się wirtuozami. Często wiąże się to z poważnymi trudnościami. A Mistrz przechodzi fazę kryzysu, ponieważ zmaga się z naciskami ze strony osób, które oczekiwałyby od niego podporządkowania się, przestrzegania konwencji. Taka presja może skłaniać do tłumienia w sobie kreatywnego ducha. Ten jednak powraca później ze zdwojoną energią, jak u Mozarta, prawda? W trzecim etapie jego wiedeńskiego życia i kariery. Należy mieć świadomość, że każdy człowiek rodzi się z kreatywną siłą, która pragnie dojść do głosu. I to jest właśnie ważny fragment, który chcę Wam przeczytać. Na tym polega istota daru w postaci umysłu pierwotnego, który stanowi nośnik tego potencjału. Ludzki umysł z natury swej jest kreatywny. Nieustannie dąży do tworzenia nowych skojarzeń i zestawień przedmiotów oraz koncepcji. Pragnie zgłębiać ważne sprawy i odkrywać nowe oblicza świata. Pragnie tworzyć wynalazki. Wyrażanie kreatywnej siły to największe pragnienie każdego człowieka, a tłumienie jej stanowi źródło naszego nieszczęścia. Siłę kreatywną traci się nie na skutek upływu lat czy braku talentu, ale pod wpływem własnego ducha, własnego nastawienia. I to było chyba najważniejsze zdanie, jakie Wam dziś przeczytałem. Mogę jeszcze raz? Siłę kreatywną. Traci się nie na skutek upływu lat czy braku talentu, ale pod wpływem własnego ducha, własnego nastawienia. Nadmiernie przyzwyczajamy się do wiedzy, którą zdobyliśmy na etapie terminowania. Zaczynamy z obawą podchodzić do nowych pomysłów oraz do wysiłku, jaki trzeba włożyć w ich rozwijanie. Elastyczność myślenia wiąże się z ryzykiem możemy bowiem ponieść porażkę lub narazić się na śmieszność. Wiele osób woli więc trwać przy znanych koncepcjach i nawykach myślowych. Za takie podejście trzeba jednak zapłacić wysoką cenę, albowiem brak wyzwań i nowych bodźców powoduje obumieranie umysłu. W pewnym momencie człowiek osiąga granicę danej dziedziny, i wówczas traci kontrolę nad swoim losem, ponieważ staje się w pełni zastępowalny. Jednocześnie wynika z tego jednak, że możemy przywrócić tę kreatywną siłę do życia bez względu na to, ile mamy lat. Ponowny przepływ kreatywnej siły ma terapeutyczny wpływ na nasze morale oraz na bieg naszej kariery. Wiedza na temat mechanizmów funkcjonowania i rozwoju umysłu wielowymiarowego pozwala w sposób świadomy podtrzymywać własną intelektualną elastyczność i odwracać skutki. Procesu obumierania. Umysł wielowymiarowy zapewnia nam niemal nieograniczone możliwości. Każdy z nas może ich zasmakować. Pisze Robert Green w książce Jak zostać mistrzem, kapitalnej, jak słyszeliście, głębokiej, myślę, mądrej książce, gdzie ważne prawdy dotyczące nas, nas samych, naszego życia, naszego umysłu, autor opiera na Pięknie przedstawianych historiach niezwykłych ludzi, których znamy bądź nie znamy z historii, bo niektórzy byli słynni, jak Mozart, a inni mało znani, ale dokonali, dokonali genialnych spraw w życiu, i ich drogi kapitalnie opisuje Robert Green w tej książce. Zdecydowanie polecam. To jest chyba najdłuższa audioinspiracja, jaką do tej pory nagrałem. Ale z Waszych komentarzy wynika, że, że lubicie takie coraz bardziej, więc proszę bardzo, czytam dłuższe fragmenty, bo wtedy możemy się bardziej zagłębić w te treści, prawda? Myślę, że wydawcy nie będą mieli nic przeciwko, w tym wypadku wydawnictwo Sensus. Dziękujemy, że wydajecie książki Roberta Greena, bardzo je lubię. Widzicie, to, to jest chyba ta najważniejsza wiadomość tutaj, że. Sposób myślenia, to jak używamy naszego umysłu, powoduje, że możemy go odmładzać. I naukowcy dzisiaj już mają na to dowody, widzą to na zdjęciach, jak pod wpływem pewnego sposobu myślenia, skupienia, właśnie koncentracji, medytacji, struktury w mózgu ulegają odbudowie, odnowie. Tłumaczyłem w ubiegły czwartek wykład profesora, który to. Pokazywał. To jest fascynujący temat, po raz kolejny udowadniający nam, że to my mamy w rękach nasz los, to od nas zależy, od naszego myślenia i od tego, jak tego naszego umysłu i mózgu używamy. To jest bardzo dobra, budująca wiadomość. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak zwykle, jeśli myślisz, że mógłbyś go przesłać komuś, to bardzo proszę. Może kogoś zainteresuje ten umysł niekonwencjonalny, albo historia Wolfganga Amadeusza Mozarta, której być może nie znaliście. A może zaprosisz kogoś na o wspólne oglądanie Amadeusza, Milosza Formana. To też zapraszam, oczywiście. Dziękuję Wam bardzo, że nas przybywa. Dzięki wam. Bardzo się cieszę, nasz kanał nabiera rozpędu. Już mamy ponad 11 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że, że, że wkrótce będzie więcej naście, a w końcu i 20, to jest nasz następny cel. Za niedługo opowiemy o tym, co teraz razem z Tomkiem Rzeszczyńskim, moim doradcą, wymyślamy i co Wam zaproponujemy, ale o tym. Za chwilkę, kiedy, kiedy się tutaj ogarniemy po tych moich wyjazdach i, i nagramy taki specjalny odcinek dla Was, już teraz zapowiadam. Za dzisiejszy dziękuję i do zobaczenia po drugiej um, stronie tego weekendu, czyli w poniedziałkowy wieczór. Tymczasem, trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć.